Wiemy, że przekątna sześcianu ma długość 4 pierwiastki z 3, a musimy obliczyć pole powierzchni całkowitej tego sześcianu. Wykonajmy rysunek poglądowy do tego zadania, żeby było nam łatwiej rozpatrywać tę sytuację. Chcemy obliczyć pole sześcianu, czyli musimy obliczyć krawędź sześcianu. Jeżeli będziemy znali krawędź sześcianu, sześcian ma wszystkie krawędzie równej długości, to będziemy mogli pole bez trudu policzyć, ponieważ sześcian składa się z sześciu identycznych ścian kwadratów o boku a na a. Czyli pole naszego sześcianu to się równa sześć ścianek o powierzchni a kwadrat. Musimy zatem obliczyć a. Znamy przekątną, ona ma długość cztery pierwiastki z trzech i ta przekątna jest ulokowana w takim Trójkącie prostokątnym. Tutaj mamy kącik prosty między wysokością sześcianu, tą krawędzią pionową, a przekątną podstawy. Oczywiście wysokość jest równa A, bo, krawędź, bo sześcian ma wszystkie krawędzie równej długości, a przekątna podstawy, jaką ma długość, to jest przekątna kwadratu obok A, czyli ma długość A pierwiastki z dwóch, co również moglibyśmy wyliczyć z twierdzenia Pitagorasa. No i teraz stosując twierdzenie Pitagorasa dla tego dużego trójkąta prostokątnego, wyliczymy ile jest równe a. Sumujemy kwadraty przyprostokątnych, czyli a kwadrat plus ta przyprostokątna, czyli a pierwiastki z dwóch do kwadratu, równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 3 do kwadratu. Czyli mamy a kwadrat plus pierwiastek z dwóch do kwadratu to 2, czyli tu będzie 2 a kwadrat. A po prawej stronie 4 do kwadratu to 16, razy pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Czyli mamy 3, a kwadrat równa się. No tu nawet nie będę wymnażał 16 razy 3, ponieważ dzielimy równanie obustronnie przez 3 i otrzymujemy a kwadrat równa się 16, czyli a jest równe 4. Oczywiście takie równanie kwadratowe ma jeszcze drugie rozwiązanie, a równa się minus 4, ale je oczywiście odrzucamy, możemy napisać, nie należy do dziedziny, ponieważ długość krawędzi musi być dodatnia. Czyli na pewno a jest równe 4, a musimy policzyć pole. Czyli pole p to się równa 6 razy 4 do kwadratu, czyli to się równa 6 razy 16, czyli to się równa 96. No i to jest odpowiedź do naszego zadania. Czyli zaznaczamy pod punkt a.